Po pogodnym piątku weekend na Pomorzu zapowiada się pochmurno, ale z temperaturą wciąż powyżej grudniowej normy. Magdalena Ring, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Po przejściowym, a zarazem krótkotrwałym ochłodzeniu dzisiaj powróciło do nas późno jesienne ciepło. Klin wyżowy z nad Turcji po odsunięciu się na wschód pozwolił na wejście w głąb kontynentu niżowi z nad północnego Atlantyku, w wyniku czego znaleźliśmy się po zachodniej stronie klina wyżowego i wschodniej stronie niżu, w tak zwanym ciepłym wycinku. Związana z tym niżem strefa chłodnego frontu atmosferycznego w nocy zacznie wchodzić nad Polskę i jutro obejmie nasz region, przynoszący wzrost zachmurzenia oraz słabe opady deszczu i mrzawki. Ta noc początkowo będzie pogodna, z bezchmurnym niebem lub małym zachmurzeniem, ale z silniejszym wiatrem. Stopniowo chmur zacznie przybywać, lokalnie pojawią się też mgły, osłabnie jednak siła wiatru. To będzie ciepła noc z temperaturą minimalną od 4 do 6 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 997 hektopaskali i powoli się obniża. Przed nami na ogół pochmurny dzień. Spodziewamy się również opadów deszczu i mrzawki. Wynagrodzi nam to temperatura wciąż wysoka i wyrównana. Termometry wskażą 6-7 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Powieje słabo lub umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hektopaskale i nieznacznie będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy południowo-wschodni wiatr skręcający do południowego, słabnący 5 do 3 i 6 do 4 stopni w skali Beauforta, w dzień przechodzący w południowo-zachodni i tak jak w nocy, maksymalna siła wiatru to 6 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za to spotkanie, życzę Państwu przyjemnego weekendu. Do zobaczenia.